ze mną Adrian Polak wygrałeś kolejną batalię z Polakiem. Kolejna, nie jednogłośna. Jak to oceniasz? Wyrównana, bardzo wyrównana. Walka fajna, idealna pod rewanż. Super. Byłem tutaj, więc nie słyszałem, co krzyczałeś na tym ramię. Powiedz, co ty tam wykrzykiwałeś. Uważam, że Pasut zasłużył na tego dodża, jednakże powiedziałem, że Bogzel krzywdząco nakręcił widownię bardziej pod niego, żeby krzyczeli. Było to dziwne takie. Tak, no nie? To było coś takiego, jeżeli powinien wygrać Sutonatur, zróbcie kurwa hałas! Wszyscy krzyczeli i jeżeli Adrian Polak też zróbcie, tak bardziej nakręcił pod nich. Jednakże, mimo wszystko uważam, że Sutonator zasłużył na tego dodża. A jakbyś ty dostał tego dodża, oddałbyś go Sutonatorowi? Ja rozmawiałem z nim na ten temat przed tym, zanim było losowanie, bo już wiedzieliśmy, że będziemy ten. Powiedziałem, stary, nieważne, czy wygram, czy przegram, i tak dam tobie pojeździć na miesiąc go, czy tam na ile będziesz chciał. A, czy nie, że dasz go na nie dlatego, bo, ale posłuchaj, bo ja miałem z Ferrarim walczyć o niego na następnej walce, więc nie mógłbym mu go oddać. Rozumiesz, o co chodzi? No. Okay. Walka skończyła się po twojej myśli? Przebiegała tak, jak chciałeś? No wiadomo, że mógłbym pokazać więcej, mógłbym pokazać lepiej. No mimo wszystko wygrałem. Ważne jest werdykt i tyle. Ważne, że wygrałem. To jest najważniejsze. 14 znowu się bijecie? Dasz mu ten rewanż? No w czerwcu jak będzie gala, to tak. Muszę teraz odpocząć sobie tak z 2-3 tygodnie i tak dalej. I w czerwcu jak będzie gala, robimy rewanż. Wasz romans się nigdy nie skończy? Odwieczny. Następna walka, potem z zasłoniętymi oczami, bez rąk, bez nóg. Będziemy robić kombinację, dwóch na dwóch. Pogadaliście trochę po walce? Zamieniliśmy słówko chyba, ale to nawet jak coś tam zamieniliśmy słówko, to między nami raczej to zostaje, nie? Okay, ale nie ma między wami teraz złej krwi? Stary, no to jest... Nowej złej krwi. Wiesz co, to jest stary sinusoida, już to powtarzałem milion razy. Że dzisiaj jest okej, a jutro? Dzisiaj potrafi być okej, ja potrafię z nim czasem porozmawiać, ale to szybko się psuje, nie? Wiesz, no to jest realny konflikt, kurwa, no to jest jedna iskierka i płoniemy we dwójkę, nie? Wiesz, co studiował kiedyś Krycha? Nie, nie wiem. Budownictwo. O, fajnie. Ale powiedział, że nie widział was na zajęciach. Ciebie i... No i co? Pomidor. Czy będziesz chciał się jeszcze bić o pas z Wiewiórem? Zobaczymy. Na razie nie śpieszy mi się to do tego. Muszę podszlifować swoje umiejętności parterowe i w przyszłości zobaczymy. Mówię, na razie tego kompletnie nie planowałem, nie? Wiewiór mi powiedział, że bardziej chciałby się zmierzyć z Ferrarim. No i git, no i niech się z nim zmierzy. Spoko, no wiesz, ja mam mu zabronić? Czy o co chodzi? Nie, po prostu pytam, czy... Ty uważasz, że powinieneś się znowu bić o... Nie śpieszy mi się, naprawdę. Totalnie mi się nie śpieszy. Okej, na twoim horyzoncie jest ktoś inny niż Amadi w następnych miesiącach, latach? Mam jedną osobę, ale nie zdradzę. Na razie jest obsrana, czekam, może w przyszłości się zgodzi. A to już była osoba, która walczyła kiedyś na fejmie? Nie walczyła, ale podpisała już kontrakt na walkę, ma niedługo walczyć. Póki co nie chce ze mną, zobaczymy. Powiedziała ta osoba, że na drugiej walce ze mną zawalczy. Jaka spina między wami, czy po prostu... Tak, bardzo duża. Ale no, wkrótce się dowiecie, na razie nie będę nic zdradzał. Okej. Okay. Rewanż twój i Amadiego na jakich warunkach? No wiecie, no zobaczymy. No, pewnie jak nie będzie. No widzisz, no, miał być teraz no limit i tak dalej. Byłem na to przygotowany, kondycyjnie wszystko. Planujemy ten no limicik, nie? MMA. Zobaczymy, jak będzie, nie? Dobra, czyli w czerwcu na pewno wasza walka jak na Fame 14. Będzie gala, to tak. No. Okej. Okay. Jak podobała ci się ogólnie gala? Spoko, nie pooglądałem walk, nie widziałem, co tam się działo za kulisami, bo skupiłem się tylko na swojej walce i żeby wygrać. Już masz prawko? Na co? Na jaką kategorię? Na B. Na A mam. A masz? Tak, A mam. Okej, okay, a jakby Sutonator chciał ci dać kara swoim ramem, pojedziesz? Ja już gadałem na ten temat, że... Jeszcze raz? Będzie jeżdżone? Ja już gadałem na ten temat, czy wygram, czy przegram, to i tak dam mu na pojeździć, no dobra, nie? Ale czy on ci da tobie? Nie wiem, to trzeba się go spytać. Ja już sobie jakoś mi tak... jak się dowiedziałem, że go nie wygram, już tak jakoś te emocje opadły. Kupię sobie swoje autko, nie? Jak się czuje Adrian Polak po walce? No fajnie, no wygrałem. Czuję trochę niedosyt. Nie wiem, no... Jakiś taki czuję trochę niedosyt. Taki ambicjonalny? Nie wiem, jakiś tak czuję niedosyt. Najważniejsze, że wygrałem, trzeba się tym cieszyć. No co mam ci powiedzieć, bo i tak wiem, że jeszcze będziemy się napierdalać. No, to jest takie, wiesz, to był taki przedsmak, nie? Dzięki, powodzenia. Dzięki. A, jeszcze na sam koniec. Już przerwałeś, czy nie? Chciałem bardzo podziękować moim sponsorom, Welding Team oraz Illegal Night. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Night One Frames, pozdro. Antyfakty warto oglądać? Jeszcze raz? Antyfakty warto oglądać? Oczywiście, pozdro. Dzięki.